Dinozaur pimpuś, la 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 la. Dinozaur pimpuś, la 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 la. Irytuje mnie to. Weź zobacz, czy się naprawiło. Ale kał. Czemu ta aplikacja jest taka gówniana? Nadal 9.16. Dobra, w piździe to mam. Kogo to interesuje? Ogólnie jest bardzo pięknie. Zjedliśmy dzisiaj śniadanko u mamy Maćka. Dostaliśmy prezent nawet. A teraz idziemy podziwiać Wrocław. Złotaka. Pięknie tu jest. Pięknie. Mógłbym tu mieszkać. No ale wybrał Gdańsk jakiś. Ja myślałem, że są śmierdzone. Chodź na wchody. Albo nie, gdzieś, gdzie nie ma ludzi. Strasznie nie lubimy ludzi, co nie? Nienawidzę ludzi. Strasznie. Jak ktoś nas znajdzie, to mu damy 1000 zł. Ale nie pokazuj, gdzie jesteśmy. To chyba nie Gdańsk? No chyba, kurwa, nie. Jesteśmy w Gdańsku teraz właśnie. Tak na starówce. Tak bardzo chciałeś streamować, idziemy co? Idziemy nad morze. Nie nadajesz się do tego. Chciałbym być streamerem. A nadajesz się do tego? Nie, bo musiałbym włączyć swój chory content. Musieliby mi rodzice wydziedziczyć. Bo robiłbym takie chore rzeczy, że nikt by nie chciał mnie znać. Co byś robił? Wszystko. Co byś robił? A to byś długo nie pociągnął na tej platformie. Bo tu nie można już nic prawie robić. Pokazywałbym ten. Ale moglibyśmy w jacuzzi robić podcasty. No, w jacuzzi w stringach bym robił. Co wy na to? Oglądalibyście to? No pewnie, jakbym sobie odpalił jacuzzi na chacie. Kupiłbym sobie taki basenik malutki i bym w stringach streamował i w staniku. Do takich IRL-i trzeba mieć tego gimbala takiego, co ja miałem, jak te bałwany lepiej mi chodziłem w zimie widzowie, bo już mi ręka odpada. Ale fajnie było was zobaczyć, jesteście spoko. Chujowe to jest, że tu jest czat, wiesz, taki malutki, kurwa, nie da się tego przeczytać, jak jest dużo ludzi. O, niki donatorów byśmy zapisywali sobie na kutasach. To szybko by nas wypierdolili. To byłby najmocniejszy live na Twitchu, który nie, to by nie trwał byłby live, 15 sekund by trwał. Ale byście zrobili zapiski z tego, gdybyśmy to wrzucili na YouTube'a i to już 15 milionów wyświetli. Nie miałoby, bo też byś dostał bana. Ej, fajnie, że patrzcie, jaka technologia jest piękna, że wy siedzicie w domu sobie teraz przy stole z rodziną, a jesteście w tym samym momencie we Wrocławiu. Kumacie to? Jakie to jest spoko? Że zabieramy was w miejsca, w których... Nie będziecie tu nigdy. Jecie sobie jajka teraz, sałatkę i oglądacie sobie Wrocław. Ja jak byłem w waszym wieku, to czegoś takiego nie miałem. Dostawałem tylko pocztówkę, kurwa, z innego miasta i na tym się kończyło. A teraz macie wszystko. Docencie to młodzieży. Docencie to młodzieży. Macie takie możliwości teraz. Możecie streamować Tibi. Jak ja bym streamował Tibi, jak miałem 10 lat i nie chodziłem czemu do szkoły. Czemu to się nie chce, kurwa, czemu to się nie chce przestawić tak, jak ja chcę? Dlaczego ten telefon nie współpracuje? Tyle kosztował i po co on mi jest? Zaraz robimy flipa nad rzeką. Kipa to kozaki. Tylko jedno. Ha. Wiecie, kto ma taki widok? Wasze matki. No i co się cieszysz? Jesteśmy normalni. To świat zwariował. Widzowie, czemu ludzie nie chcą być lepsi? Chcą być przeciętni. Chcą być najlepsi. Ile ja mam motywacji. Bartek, ile my mamy motywacji? My zwariowaliśmy chyba. Tak, to ten Rudy, co dał driftowi 10 na 10. I co widzów rozpierdalał. Starość nie radość, ale czuję się w chuj młodo. Nie wiem, dlaczego ja to powiedziałem. W chuj się czuję dobrze. Mam 16 lat. Wszystko przede mną. Bartek, wszystko przed tobą. No, ja mam 14. Wszystko przed nami, jesteśmy pojebani, kurwa. Widzowie, wy też musicie być pojebani. Open head. Open head. Bo z zamkniętą głową nie będziesz miał dobrego życia. Chciałeś tak bardzo streamować, i co? Chciałem z Fortnite'a streamować. Ty nie umiesz grać, kurwa. Właśnie umiem, ćwiczyłem. Całe 2 lata, jak mnie nie było ostatnio na streamie. To 2 lata ćwiczyłem, zwyzywałem drifta. Dałem mu 1 na 10. Widzę, Rudy jest trochę odklejony, także się nim nie przejmujcie. No jest trochę dziwny. Ale on, wiecie, on się zablokował. On nie śledzi internetu. Ja się zatrzymałem na abstrahuję. No. To jest jedyny kanał, który subskrybuje. Bo mnie to śmieszy coś. On naprawdę subskrybuje, abstrahuje, rozumiecie? Zrób zdjęcie, no mamy. Nie ma sprawy.
Nie wiem, zobacz. Mega. Mega fota? Szkoda, że się nie da tej kamery naprawić. Bo ja bym chciał to na full screenie ten. No, jest tak pięknie dzisiaj, ładnie. Naprawdę. Takie jest ładnie, kurwa. Czemu mówię, że wyzywamy to życie? Kurwa, teraz to ryzykowne. Mówię tak, telefon trzymać nad tym. A zobacz, jak to jest płytko. Czy bym mógł tu, kurwa, pływać. Mógł rozjebać tą Odrę. Moglibyśmy rozjebać tą Odrę. Nie, przed nami jeszcze najlepsze imprezy, najlepsze jachty. Strasznie bolą plecy już odchodzenia, kręgu... No, nie. Nogi, na jachtach będziemy pływać jak ekipa. Oni się teraz nas śmieją, ta, na jachtach, a wy, kurwa, zobaczycie, nie? Wtedy zrozumiecie. Po co na dwór wychodziłeś? Bo chcę, bo ja nie mam co robić w życiu. Po co na dwór wychodziłem? A co ja mam robić w swoim życiu? Ja sobie wychodzę na dwór. Co mam robić? Ja teraz jestem w pracy, ja teraz pracuję. Ja pierdolę, nie chcę już tak pracować. To jest takie ciężkie, warto. Muszę trzymać telefon i gadać do ludzi. Coś trzeba zmienić w tym życiu. Fajnie by było robić tak IRL-ki. Ja muszę jakiś sprzęt fajniejszy kupić i robić, kurwa, fajne rzeczy na dworze. Nie siedzieć w domu, nie chcę już siedzieć przy komputerze, jak jest tak fajnie, kurwa. Co ty brałeś od tego ziomka spod Żabki? Nic nie biorę, otworzyłem swój umysł. Widzę, czy wy jesteście zagubieni? Ja wam pomogę. Bo cię lubimy. O, ale mi miło. Ktoś napisał, że mnie lubi. Ktoś napisał, żebyśmy drunk streama zrobili dzisiaj. Nie, nie mamy siły już pić. Jesteśmy... My nie pijemy przede wszystkim alkoholu. My pijemy spirytus. Przelewamy normalnie przez chlebek. Żebyś miał kaskę na życie. Nie no, zobacz, jak widzowie o mnie dbają. Nie no. Znają mnie, a chcą, żebym miał pieniądze na życie. Nie, to jest mega super. Masakra. Tak ciężko teraz, że szok. Skumajcie, że dodajecie na Instagrama, pokazujecie życie, którego nie ma tak naprawdę. Kumacie? Nie ma tego, ci ludzie. Wszyscy dodają takie fajne zdjęcia na Insta i tak dalej, że wiecie, że jest tak zajebiście, a tak naprawdę to nie istnieje. I was nabierają, tak. Nabierają was. Ci ludzie mają problemy i toną w długach. Ja też tak dodaję, a nie mam hajsu i musiałem przyjechać do Zonego, żeby coś zjeść, kurwa, czujecie? A dodaję zdjęcia, że wiecie, że niby jest mega, a jest taka bieda, że Ja to rozumiem, ale te dupy. Przed chwilą normalnie... Dupy wpadają w kompleksy przez inne dupy. Przed chwilą normalnie brałem chleb, zbierałem. Wszyscy zwariowali, wszyscy powariowali. Czy my zwariowaliśmy też? Kurwa. Co my tu robimy? Ale tu jest fajnie. Ale bym sobie tu wypił browara. Kurwa, gdzie można kupić piwsko? Oczywiście widzowie, piwo tylko dla osób pełnoletnich. Tam można pić. No ja mam 18 lat dzisiaj mam. Ja 16. Już znowu będę mieć 16. Wiecie, ja manipuluję swoim wiekiem. Nie czujesz się tak, jakbyś wchodził do jakiejś cipy wielkiej? No tak cipa. Zajebisty jesteś. Fajnie tu jest, co Rudy? Mega. A ty grzejesz bułę w Gdańsku jakimś oszczanym. Przegrałeś życie. Ale na szczęście tylko na 3 miesiące wynająłeś. A puść kaczkę. Taką wysoką. Nie da rady tak. Gadam codziennie, bo nie mam z kim innym. Sadgę. Wszystko przed wami, widzowie. Całe życie, jestem stary. Ja już jestem stary. Nie, nam zostały teraz najlepsze lata. Musimy je wykorzystać. Czemu ja nie mam gimbala? Musicie mnie zmotywować do zakupów. W te wakacje, widzowie, jest laptop do robienia streamów z gotowania. Będziemy robić, kurwa, tort, chociaż w ogóle nie wiem, jak się za to zabrać, ale zrobię tort, kurwa, najwyżej wyjdzie jakiś zakalec rozpierdolony z piernikiem wyglądającym jak cipa taka. Ale zrobię ten tort, bo czemu mam nie zrobić? To będzie, kurwa, wyzwanie. Będziemy chodzić z kamerą po mieście, ludzie się będą patrzeć, jak nas jeba. Ty, kurwa, jak ja cię kocham, nie? W ogóle ten gościu nagrywał alerta na mojego suba, to jest on. To jego tam słychać. Ty kurwo jebana, pierdolona. Ty kurwo jebana, kocham cię, ty kurwo. Kocham cię, ty kurwo jebana, pierdolona. To jest ten gość, co codziennie go słyszycie. Gdyby nie te plecy, kurwa, ja muszę troszeczkę zrzucić. Widzowie, docinamy, docinamy teraz. No ogólnie mamy taką misję teraz. Docinamy, kurwa. Którą jakby sobie postanowiliśmy, ale to zobaczycie na najbliższych, to na najbliższych 6 miesiącach. Na patowlogach zobaczycie, jak wyjedziemy za granicę. Co się wydarzy za 6 miesięcy, to wy sobie nie wyobrażacie nawet. Patowlogi. Ale będzie taka akcja, jedna, którą robimy, o której wie tylko Maciek i ja. Tylko my wiemy. Nie wiem, czy możemy się tym podzielić. Kiedyś się podzielimy z tym. Ale to jest tak mocne, że najstarsi Rzymianie nawet sobie nie wyobrażali, że dwójka ludzi coś takiego odjebie. Kumacie to? Chcemy być pojebani. Chcemy robić pojebane rzeczy. To czemu mamy być normalni?
kurwa, jakbym ja bym tu wskoczył dzisiaj. Tylko nie mam nic na przebranie. Nie utonąłbym, kurwa. Jak można utonąć? Tak dobrze pływałem, kurwa, tyle lat pływania. Nie utonąłbym w Odrze, ja mogę pójść na jakiś zakład. Kurwa, betowanie robimy na kanale. Ludzie na nas patrzą jak na wariatu. A my jesteśmy normalni. Hej. Stream z nurkowania, to jest dobre, tylko czy kurwa by to działało pod wodą wszystko? Internet? To też będzie. Ty, o taki stream z nurkowania w Egipcie na tych rafach? Ja pierdolę, czy to byłby kurwa, bym coś rozjebał ze szczęścia, jak myślę o takich rzeczach. Ale widzowie, źle się bawicie? Fajnie nawet sobie postreamować 30 minut. Wierzę, że kiedyś zrobimy taki event, że wszyscy się zobaczymy. Wszyscy widzowie, którzy będą chcieli, znajdą wolne i się zobaczymy. Spędzimy razem czas, zjemy kiełbę z grilla, napijemy się jakiegoś piccolo. Co to będzie? Obóz zorganizujemy. Wiecie, co jest zajebiste w czapkach? Ich nie widać. No, masz przejebane. No. Kiedyś mnie na czarne se farbowałeś, a ja miałem na białe i byłem rudy. No, ja też byłem rudy kiedyś. Pamiętam. Zrobimy kiedyś obóz dla widzów, sprzedamy im wizję. No, bez kitu. Wizję lepszego życia. Zobaczycie, co to jest wizja. Zobaczycie obóz dla widzów, co to będzie. Dla wizjonerów, kurwa. Prawdziwych. Ja pierdolę. Obóz dla widzów będzie trwał 3 dni. Słuchajcie, to jest coś, co, to jest w ogóle, to jest coś, co jest jeszcze przed tym naszym głównym celem. I oni jeszcze nie są na to gotowi, ale widzowie, kiedyś nadejdzie taka chwila. Na pewno już będzie niedługo obóz ekipy. Obóz ekipy. Czemu nie możemy my swojego obozu zrobić? Możemy. Na pewno jakiś widz jeden by przyjechał. Chociaż jeden widz by przyjechał. Chociaż jak rodzice by zrobili research i zobaczyli, gdzie on kurwa jedzie, to by zabronili. No nie byłoby nikogo. To zrobimy takie elekcje może. Na pewno są tu hejterzy, którzy nam, wiesz, myślą, że wpadniemy teraz do Odry. I telefon utonie. Nie, tego nie będzie, bo ja tego nie chcę. No, hejterzy czekają i oglądają. I reportują kanał, nie? Jak goła dupa jest. Ja pierdolę, straszne żal mi was, nie, nie robi się tak. Jak nie teraz robi to się oglądacie, tak. To słuchajcie, to jesteście... Szkoda słów, nie? To trochę riski. No bo trochę riski w internecie pokazywać swoje ticy. Lepiej jak pokażesz, jakie se zrobiłaś tipsy. Chociaż mnie to jebie i otwieram sobie chipsy. Tu na streamie mi widzowie...